Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, a to jest kolejny odcinek przygód młodego rolnika w grze Farming Simulator 22. Jesteśmy w trakcie zbiorów ziemniaka. Natomiast cały czas z niecierpliwością wyczekuję października, tak żeby można było zająć się zbiorami między innymi trzciny cukrowej. I to już niebawem nastąpi, natomiast... budżet się trochę uszczuplił, słuchajcie. 75 tysięcy złotych zostało nam na koncie, a to ze względu na różnego typu inwestycje w pola, w maszyny i tak dalej. No cóż, jest to do odrobienia jak najbardziej. Natomiast też jakby przytrzymaliśmy tutaj cukrownie, które stały, nie pracując tak naprawdę. I w poniedziałkowy wieczór 31 stycznia 2022 wspólnie z Arkiem Araszem ogarnialiśmy tutaj te wszystkie nasze pola, 5 pól w sumie, żeby to obsiać, żeby to później powałować, nawieść i tak dalej, za co Arkowi bardzo serdecznie dziękuję za jego pomoc. No a teraz, słuchajcie, no przyszedł czas zebrać plony. No i tak na dobrą sprawę w styczniu będziemy sprzedawali ziemniaka. Natomiast co do komentarza jednego z widzów odnośnie lepszego wykorzystania ziemniaków, powiedzmy, tutaj kolega napisał o frytkach. Tak, rzeczywiście, jest taka fabryka i nawet ją pobrałem, natomiast my wykorzystamy sobie tę fabrykę prawdopodobnie w hard modzie w tej serii. Dlaczego? Dlatego, że niestety, ale ta fabryka, która umożliwia tworzenie frytek i chipsów, nie jest dostępna na mod hubie. A u mnie na serwerze niestety mogą być tylko wgrane mody, które są na mod hubie. Czemu tak jest, czemu nie mogę na serwer wgrywać innych modów, tego nie wiem. Natomiast fabryczka, którą również Arek wynalazł odnośnie tych frytek, no wygląda całkiem fajnie, całkiem kozacko. Będę chciał ją jak najbardziej przetestować. Ona już jest tutaj u mnie w bazie modów na komputerze, tylko tak jak powiedziałem, w innej rozgrywce to ogarniemy. Dobra, słuchajcie, no tutaj jeżeli chodzi o ziemniaki, kartofle, to ja to zbiorę, oczywiście troszeczkę to zajmie, jeżeli chodzi o czas realny, dla was to będzie krótki skok, no i będziemy ogarniali trzcinę cukrową. I dzisiaj wielkie testowanie zachowania cukrowni właśnie przy założeniu, że będzie ona wykorzystywała trzcinę cukrową do produkcji cukru. No i mamy październik, proszę Państwa, a to oznacza, że trzcina cukrowa jest gotowa do zbioru, zresztą buraki również, ziemniaki już zebrałem, jeszcze słoneczniki mamy do zbioru, więc tym się będziemy zajmowali. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o wyrośniętą trzcinę, plus 90 kilka procent, no nie ma setki niestety. Natomiast zanim zabierzemy się za trzcinę, to tutaj trzeba szybciutko zająć się polami, bo mamy tutaj 16, 17 sorgo, na 9 nie wiem co jest, ale to za moment ustalimy. No i miałem mało kasy, bo się okazało, że miałem kupione pole numer 12, więc zapomniałem o tym, że je kupiłem, sprzedałem to pole. Później się oczywiście będziemy zajmowali ponownym wykupem tutaj 11, 12, 13, ale to jeszcze nie teraz. Na razie, nie sorgo, przepraszam, soja jest do zebrania na 16, 17, teraz sobie przypomniałem. My musimy najpierw załatwić pola, które nie są nasze, tylko po to, żeby przejąć plony, dlatego że automat no, dosyć szybko potrafi to zebrać, usunąć i tak dalej. W związku z tym najpierw zajmiemy się tym. Aczkolwiek jednocześnie możemy puścić maszynę do trzciny cukrowej.
No, niestety kombajn jest w stanie masakrycznym, przez co możemy troszeczkę mniej mieć plonów, ale jego naprawa kosztuje grubo ponad 300 tysięcy złotych i w obecnej chwili mnie na to nie stać. Więc trzeba będzie trochę zarobić. Może w styczniu, kiedy będę sprzedawał ziemniaki, to no to wówczas się uda. Jak na razie musimy ogarnąć temat pól obcych. Czekajcie, bo ja mówiłem o dziewiątce jeszcze, tak? Aha, na dziewiątce bawełna, zdaje się, tam jest. Więc bawełnę sobie podaruję. Jakoś mnie to nie kręci, żeby bawełnę zbierać tutaj w tej rozgrywce. Natomiast trzeba ogarnąć to poletko. No to zaczynamy. Ogarniemy sobie to tutaj. Soja jest w cenie i fajnie, że są dwa pola soi. Mam nadzieję, że uda mi się zebrać wszystko z obu pól. Na razie robię tutaj przecinkę, żeby było trochę więcej miejsca do zawracania, ponieważ pole po lewej stronie ze słonecznikami należy do nas. I tak jak pracownik by tam wjechał przy obracaniu, to nic nie zrobi, tak my niestety już tak. Więc na to trzeba zwrócić baczną uwagę. No ale wydaje mi się, że akurat tutaj to nie będzie stanowiło problemu. Teraz tak, jaki jest plan na trzcinę cukrową? Bo tutaj soja oczywiście ona trafi do silosa, natomiast później w odpowiednim miesiącu będziemy to wyprzedawać. Natomiast jeżeli chodzi o trzcinę cukrową, na początku również będzie trafiała do silosa. A potem odpowiednio załadujemy jedną z cukrowni, która w obecnej chwili jest wyłączona z obiegu. Całkowicie wyłączona jest produkcja. Pracuje tylko jedna cukrownia na burakach cukrowych. Natomiast drugą przetrzymałem tylko i wyłącznie po to, żeby była całkowicie pusta. Żeby można było właśnie przetestować zużycie trzciny cukrowej. Także wielkie testy cukrowni będą w tym momencie i trzciny cukrowej również. Zobaczymy, jaka przede wszystkim wydajność będzie przy zbiorach, jak ona będzie tam sypała. No a po drugie, w jakim stopniu cukrownia będzie tę trzcinę zużywała. Tak na dobrą sprawę nie powinno być wielkiej różnicy w zużyciu między trzciną a burakiem cukrowym, bo tam w obu przypadkach dwie sztuki to jedna sztuka cukru. Natomiast wszystko też zależy od zbioru, jak to będzie wyglądało. Ja tutaj jeszcze w przypadku tego pola, które w tym momencie obrabiamy, muszę ogarnąć jeszcze jedną przecinkę, bo tam rośnie drzewo. I niestety już doświadczenie z tym polem pozwala mi mniej więcej wiedzieć, jak tutaj ogarnąć te przecinki, żeby później puścić pracownika bez obaw, że on się gdzieś tam będzie blokował. Albo wręcz stwierdzi, że zakończył pracę, co mnie irytuje, bo tak jak w przypadku orki, to pracownicy bardzo często chyba na tym polu właśnie, gdzie słoneczniki rosną, to dojeżdżając do tej drugiej krawędzi, tam po drugiej stronie pola, no niestety zawsze kończą pracę. W związku z tym po zebraniu słoneczników pola będą troszeczkę zmniejszone i wyrównane do prostokąta, tak żeby pracownik jakikolwiek, jeżdżący na jakiejkolwiek maszynie, miał ciut więcej miejsca na nawrotki. Natomiast po przejęciu pól 16 i 17, 16 to jest pole, po którym w tym momencie się poruszamy, oba te pola zostaną połączone i wyrównane również. Także będziemy mieli z tych dwóch pól, z 16, 17 będziemy mieli będziemy mieli jedno duże pole. Będzie wyrównane dokładnie do linii pola 17, czyli tego przed nami. Natomiast pola, które są za mną, czyli jedno po prawej
patrząc tutaj z tej perspektywy, to będą ziemniaki. Natomiast po lewej, tutaj gdzie słoneczniki, no to będą dalej słoneczniki. Dobrze, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj z przecinką, to mogę śmiało już puścić pracownika. Po tym polu akurat mogę się poruszać bez utraty plonu, bo jeszcze go nie kupiłem i mam nadzieję, że automat mi tego nie zbierze. Czy tam sztuczna inteligencja, jak kto woli. No i tutaj zatrudnię sobie pracownika, niech on ciśnie, niech on jeździ. Natomiast my przeskoczymy do naszego nabytku, który tutaj jest, już się nie mogę doczekać, ale zanim to nastąpi, wydaje mi się, że do niego to tutaj jeszcze trzeba przyczepę ogarnąć. I spójrzmy na te przyczepy. Technologia uprawy trzciny cukrowej. To jest jedna z tych dwóch przyczep. Tutaj mamy 20 tysięcy litrów, tutaj mamy 28 tysięcy litrów. Wiecie co, wypożyczę tę. I mam nadzieję, że nie wypożyczam jej na darmo. 10 110 zł mnie to kosztuje. Więc teraz wskoczymy sobie do tej maszynerii. Zobaczmy jak przede wszystkim jaki jest widok ze środka, bo tutaj jeszcze nie byliśmy, nie patrzyliśmy. Ale no, całkiem elegancko to wygląda, powiem szczerze. Pierwszy raz będę ogarniał właśnie trzcinę. Jeszcze nigdy tego nie robiłem, no i jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. No, hałasuje nieźle. Wydaje mi się, że chyba na początku puszczę pracownika, żeby zobaczyć, jak on będzie to robił, na co zwrócić uwagę. Co tu się dzieje? Jak on będzie to robił, no i wtedy później ja będę też wiedział, jak mam odpowiednio się zachowywać. A, tutaj by trzeba było przecinki też porobić. Ojej. No mam nadzieję, że ta przyczepa akurat tutaj będzie dobrym rozwiązaniem, bo wydaje mi się, że da radę podczepić do tyłu. A mamy tylko jedną przyczepkę. Też trzeba będzie pomyśleć, wydaje mi się już w najbliższym czasie, o zakupie ciągnika siodłowego i tej naczepy, o której ktoś z was pisał na live'ie 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o pojemności 60 tysięcy litrów. No, jakiś człowieczek się tutaj dostał pod gąsienicę, ale przeżył. Nie wiem, czy mówiłem, kupiłem bredala używanego, tylko do wapnowania, więc prawdopodobnie za chwilę będę tutaj robił porządki. O kurde. No tego to się nie spodziewałem. Rozłóż kombajn. Czy to ma jakieś znaczenie? No tego się nie spodziewałem i wydaje mi się, że tutaj możemy mieć kłopociki. Ha! I co ja mam teraz z tym fantem zrobić? Oto jest pytanie. No nic, dobra, na razie go złożymy. No powiem szczerze, mała porażka. Chwilunia. Wiecie co? Zobaczmy, bo tutaj bredal ma taki dłuższy dyszel, natomiast podobny dyszel ma nasza przyczepa, więc zanim ja pojadę z powrotem, chciałbym się zorientować, czy sięgnę tym dyszlem tutaj, ale coś mi mówi, że może być problem. No kurde, hopie. Nie mogę wcelować. No dajesz. No może być problem. I co ja mam tutaj teraz z tym fantem zrobić, bo on nie ma zbiornika, nie? I przyczepki potrzebuje. No nic, słuchajcie, muszę jakoś ten problem rozwiązać i będziemy dalej działać z tym fantem. No bo to tak nie może być. Kupiliśmy maszynę w naprawdę super fajnej cenie. Oczywiście, no zużycie jest jakie jest, ale to używana była. Więc nie ma się czemu dziwić. No ale kupiliśmy ją po to, żeby z niej korzystać.
a nie po to, żeby się na nią patrzeć, żeby stała. No cóż, rozwiążę tę trudną zagadkę. No w końcu, słuchajcie, udało się ogarnąć przyczepkę. Po wielu, wielu próbach no, trzeba było potestować przyczepy. W ogóle okazało się, że kombajn nie miał zaczepu, w związku z powyższym tutaj był pies pogrzebany, ale go przestawiłem i wykupiłem mu zaczep z tyłu, żeby można było przyczepki tutaj ogarniać. No ale to i tak, tak na dobrą sprawę, no przyczepka musiała być w miarę niska, żeby ona się tam zmieściła. No ale udało się, to jest najważniejsze. Udało się, no i teraz będziemy mogli ogarnąć temat. Ja sobie tutaj może przejadę i zrobię przecinkę, natomiast później puszczę dla bezpieczeństwa pracownika. Zresztą tak czy siak, no to trzeba będzie to ogarniać. I teraz rzecz jest tego typu, że ja będę musiał się zdecydować na jakiś taki... O Jezus, to jest przyczepa, której nie lubię. Znaczy, to jest sposób jej skręcania. Będę musiał ogarnąć... O panie, kochany, jaki ty masz kuźwa promień skrętu. Delikatnie trzeba. Na rozładunek tej przyczepki. Dobra. Kombajn już rozłożyłem, to dobrze. Spróbujemy najpierw sami, a potem pracownika puścimy. Dobra, ogarnijmy to tak, ustawmy się jakoś. I teraz co? Ja powinienem od razu, bo z tego co widzę, to ta rura się nie pokrywa jakby tutaj z biegiem tej przyczepy, więc to chyba tak powinno być. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić. Dobra, włączmy sobie kombajn. I teraz co? Opuść kombajn? Poczekajcie, bo muszę zmienić narzędzie. Opuść kombajn, no. I co? I to już ma, jak rozumiem, działać, tak? Zobaczmy. Bujeczka i ciśniemy. I jak to ma wyglądać? Jest! Słuchajcie, działa. Pierwsze moje zbiory trzciny cukrowej. Ale tak na dobrą sprawę, ja nie wiem, jak ona ma niby odrastać. Bo tutaj był temat, że trzcina odrasta. Ale z tego co widzę, no to tu pozostaje nic na polu. Więc jak to ma działać? Nie mam bladego pojęcia. Ale sypie. Jak sypie, tak sypie. Szału nie ma, tak na dobrą sprawę. Ze środka to wygląda w ten sposób. Nawet fajnie. Nic nie widać, same krzoki. Ale jestem podrajsowany. Mamy trzcinę. No i dobrze. Tylko martwi mnie, słuchajcie, to, że tak na dobrą sprawę 2000 litrów jak na razie. Nie wiem, jak to ma dalej wyglądać. Jeżeli chodzi o przyczepę, to wydaje mi się, że chyba sensownie będzie to jakoś tak na bok ogarniać. Wyładowywać. No i dobrze. No to co? To teraz wypadałoby, powiedzmy, ogarnijmy to. Wyłącz na razie kombajn. Wypadałoby ogarnąć teraz temat pracownika. Oj, machnę tą przyczepą? Nie machnę. Niech pracownik mi to zbiera, bo ja i tak muszę skoczyć szybciutko na pole, gdzie kombajn zbiera soję, bo tam pewnie już się doładował dosyć ostro. Natomiast zobaczymy, jak on sobie tutaj, jak pracownik sobie będzie radził. I to też wydaje mi się dosyć istotna kwestia jest, żeby go przetestować. Zwłaszcza na tym polu, gdzie ma problemy. Dobra, no to ha. I zobaczmy, jak on sobie tutaj będzie radził. Czy on przejedzie przede wszystkim do końca pola, czy zatrzyma mi się gdzieś w pewnym momencie. Bo zwykle przy burakach tak robi. Kiedy tutaj jeszcze buraki były, to tak robił. O, pominął. Jakim cudem? Dlaczego on pominął to?
No tak to nie robimy, synu. Fajnie to wygląda, słuchajcie, naprawdę, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. 20% zapełnienia przyczepki. Ta przyczepa nie jest jakaś duża, no ale co poradzimy? I z tego co widzę, a czekajcie, mogę mu zwiększyć prędkość tempomatu? Nie no, on będzie tak cisnął. Szczerze? To tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o prędkość zbioru buraka to i szerokość, to jest podobnie. Czyli można się spodziewać, że będzie to trwało i trwało i trwało. Dobra, niech on sobie to tutaj zbiera, dojedziemy ten pasek do końca. Tylko po to, żeby zorientować się, jak wygląda sytuacja tutaj z jego przejazdem. Bo on tam na końcu ma dosyć niewielką odległość między krawędzią pola a torami. I to może być główny powód tego, że on zatrzyma się trochę wcześniej i nie zbierze wszystkiego. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Później zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja z tym rzekomym odrastaniem tej trzciny. Ale tak szczerze powiedziawszy, coś mi się nie chce wierzyć, że ta trzcina tutaj odrośnie. Ale zobaczymy. Jeżeli nawet na jednym polu przez jeden sezon nic nie będzie rosło, no to to tak naprawdę wielkie mi halo. Mam zapas buraka cukrowego, więc zawsze mogę do cukrowni wsypać buraka. I jakoś sobie poradzimy, przeżyjemy. Ale testy są też ważne, bo po pierwsze to jest nauka dla mnie, a po drugie no, sprawdzamy wiarygodność słów waszych. Tutaj też nie zebrał, nie wiem czemu. No i słuchajcie, i to jest właśnie to, o czym mówiłem, czyli on nie dojedzie do samego końca. No, ciekawa sprawa. No i się ślimaczy strasznie. Bardzo wolno jeździ. A. No to powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi tutaj o jakby kwestie związane z tą trzciną, to już mi się to nie podoba. To już burak dla mnie jest lepszy. Ale to dla mnie, tak? No, ktoś lubi jedno, ktoś lubi drugie. Trochę lepiej mi się tutaj z burakiem pracuje. Przede wszystkim zobaczcie, on pomija, tak? Nie wiedzieć, czemu niektóre tutaj pomija te plony. Ich nie zbiera. No dobra, słuchajcie. Niech on sobie to zbierze. Na razie jest 45%. My przeskoczymy sobie... No właśnie, ten już kurde stoi i czeka. My skoczymy sobie do New Hollanda. New Hollanda znowu trzeba naprawiać. Wszystko tak naprawdę trzeba naprawiać, a kasy brak. No trochę się wykosztowałem tutaj na ten dobór tych przyczep. Ale to nic. No, podłączyłeś się, nie podłączyłeś? Teraz się podłączyłeś. Dobrze, jedziemy. Jedziemy ogarnąć soję. Dosyć istotna kwestia. A później jak będziemy sprzedawać, no to trochę na tym wszystkim zarobimy. No i teraz jeszcze kolejna rzecz. Kiedy co będziemy sprzedawać, no i ile tego będzie, bo ja bym chciał sprzedawać poszczególne plony w momencie, kiedy każdego plonu przeznaczonego do sprzedaży uzbieram 300 tysięcy. Dlaczego akurat tyle? No dlatego, że tyle mniej więcej do pociągu wchodzi. Więc no, nie opłaca mi się wynajmować pociągu w momencie, kiedy tak na dobrą sprawę, no nie mam kompletu, bo po co? Chyba, że doraźnie sprzedać. No ale to doraźnie to ja mogę gdzieś tam, powiedzmy, sprzedać to w sklepie, w skupie.
Nie muszę koniecznie wynajmować pociągu do tego. To jest jedynie 10 tysięcy litrów. Taka jest pojemność naszego kombajnu, niestety. Więc trzeba mieć to na uwadze. I teraz pytanie brzmi, jak to z tą trzciną nieszczęsną będzie, nie? No ładuj, chłopie, ładuj. Pierwszy oczywiście, słuchajcie, jakby zbiór tej trzciny czegoś może nas nauczy, znaczy właściwie to mnie. Natomiast jeżeli wy macie jakieś tam spostrzeżenia, jakieś porady i tak dalej, to będę wdzięczny za udzielenie ich w komentarzach. Bo to zawsze się przydaje. No i główne pytanie, czy trzcina odrasta? To mnie nurtuje. Ale to będziemy sobie patrzeć, będziemy testować. Jak na razie, słuchajcie, to ja będę to nadzorował, trzeba to zebrać. No i później dalej będziemy zastanawiali się nad całą resztą. Sytuacja ma się następująco, mianowicie maszynka, którą kupiliśmy, tamta czerwona, która jeździ po drugiej stronie pola, to porażka jakich mało. Nie wiem czemu, ale jeździ 4 km na godzinę. No możemy przeskoczyć tam do niej. A tutaj jeszcze muszę pilnować kombajnu, bo on tutaj zbiera słoneczniki. Natomiast przeskoczmy sobie do tej maszynki. No zobaczcie, zużycie jest, oczywiście, jak najbardziej tej maszyny. Natomiast czy to zużycie wpłynęłoby na taką prędkość? 4 km na godzinę? Mógłbym ją naprawić i zobaczyć, ale tak na dobrą sprawę nie jestem do końca przekonany, czy to by coś pomogło. No ryzyk fizyk, ale to są kolejne inwestycje, no i kolejna nauka. Natomiast tutaj jeździmy z takim oto zestawem. No i generalnie rzecz ujmując, ten zestaw sobie lepiej radzi, ale niestety problem polega na tym, iż to tylko 1 metr szerokości. W związku z tym, no nie wiem, czy ta gra jest warta świeczki. Tam 92% było, to ja sobie skoczę do... A nie mam tu żadnego ciągnika? Kurczę. Czekajcie, przeskoczymy do zielonego, John Deere'ka. I wysypię tę trzcinę cukrową do silosa. Generalnie powiem tak, jeżeli chodzi o trzcinę, nie do końca podoba mi się akurat ta uprawa. Z burakami jest mniej pierdzielenia i chyba wrócę jednak do buraków cukrowych. Także dzięki za porady. Natomiast tutaj jeszcze pozostaje kwestia, słuchajcie, wydajności. Cały czas zbieram tę trzcinę, zbieram i tak na dobrą sprawę, już jak zbiorę wszystko, to będziemy mogli zobaczyć, ile tego jest. No i oszacować, na ile to starczy. Tak jak już wcześniej mówiłem, dwie sztuki trzciny cukrowej na jedną sztukę cukru przypadają i to jest dokładnie to samo, co z burakami cukrowymi. Natomiast tutaj jeszcze kwestia tego, ile uda mi się zebrać. Dobra, tu się wysypiemy. Mam tutaj podłączoną, jak widać, przyczepę Fligla. Jest dosyć pojemna. Fajnie się nią tutaj zbiera tę trzcinkę. No kurde, Felek, no co on wyprawia? Staje dęba, nawet nie klikam klawisza, nic nie ruszam. Jakiś porąbany. Fajnie się do niej zbiera. O, tamta mniejsza, niestety, to jest tylko 18,5 tysiąca. Więc co chwila, tak na dobrą sprawę, trzeba ją opróżniać. Co jest dosyć upierdliwe. Tutaj mam jeszcze taką czarną, tam jest trzcina również w niej. Ale na razie jeszcze czekam, później będę ją
opróżniał. No, no i generalnie tyle, co tu się dzieje, nic więcej tak naprawdę. Trzeba poczekać do końca zbiorów. No i zdać raporcik. Kurczę, w końcu ta kukurydza została zebrana. Bardzo długo to trwało, słuchajcie. Natomiast doszedłem do kilku wniosków. Pierwszy, zasadniczy, to wniosek, który mówi nam o tym, że trzcina cukrowa najwyraźniej nie odrasta. Więc nie wiem, komu odrasta i jak to robi. Natomiast tutaj każą orać to wszystko. No dobra, no to jest jedna kwestia. Druga kwestia to sprawdzimy sobie, ile tak na dobrą sprawę udało nam się zebrać z tego jednego pola, które tutaj mamy. Myślę, że jest to dosyć istotna kwestia, bo na tej podstawie będziemy w stanie określić... No to gdzie mnie tutaj machasz tym pętem? Na tej podstawie będziemy w stanie określić, czy cukrownia będzie w stanie wytrzymać przez cały sezon. Czyli od października do października kolejnego roku. Ale to za moment, tylko się wysypię tutaj z tą resztką. I będziemy patrzyli. Tego nie lubię, jak mi tak przybliża. Dobra, chwilowo zgasimy ciągnik, żeby tam nie zużywał paliwa. No i zobaczmy, ile tak naprawdę tutaj mamy. Mamy 311,5 tysiąca litrów trzciny cukrowej. No, całkiem nieźle. 300 tysięcy wrzucimy do cukrowni. No właściwie to wszystko wrzucimy do cukrowni. Niech sobie tam na tej trzcinie pracuje, natomiast wydaje mi się, że jednak buraki są o wiele, wiele wydajniejsze. I to jest kolejna jakby rzecz. Następna to ta maszyna, która tam stoi po lewej, do trzciny cukrowej, kompletnie nie nadaje się dla mnie do użytku. To już o wiele lepszą maszynką okazuje się ta maszyna, trochę tańsza, ona kosztuje nieco ponad 212 tysięcy złotych. Natomiast mimo swojej szerokości 1 metra, to cały zestaw tutaj porusza się z prędkością 12 km na godzinę, a nie 4. Czyli jakby, na przykładu, tamta maszyna do trzciny liczy sobie 2 metry szerokości, tak? No to nawet jeżeli by w ten sposób to policzyć, to ta maszyna i tak jest szybsza, bo ona zrobi 2,5 obrotu na jeden obrót tamtej. Więc to, powiem szczerze, no zupełnie nieopłacalne dla mnie. Dużo dłużej się siedzi przy tym, no i człowiek po pierwsze wkurza się, a po drugie nudzi się. No. To tak to wygląda. Teraz trzeba oddać maszynerię, która już nie będzie potrzebna, czyli to muszę zwrócić. Dodatkowo ta przyczepa Fligla, ona jest fajna, 40 tysięcy litrów tutaj wchodzi. Ja ją zwrócę w obecnej chwili, ale będziemy mieli to na uwadze, czy przypadkiem jej nie zakupić. No oczywiście tutaj już jeździ kombajn do moich jakże ukochanych buroczków. Więc ogarniemy sobie tutaj tę kwestię. No i zrobimy w dniu dzisiejszym jeszcze jedną rzecz. Ponieważ pola są opróżnione, to jeszcze je wyrównamy. A później, gdy nadejdzie czas siewów, to będę przeprowadzał łączenie tych pól. A dokładnie chodzi tutaj o pola 14 i 15. Wyrównamy je mniej więcej dotąd. Coś takiego zrobimy. Albo zostawię oba pola osobno, no i po prostu je wyrównam tak, żeby było równo, lub też zrobię to w ten sposób. Jeszcze się zastanawiam. To może to wyrównanie pól odpuszczę sobie na odcinku, bo muszę to przemyśleć dosyć dokładnie.
jak ja bym właściwie chciał, żeby to wyglądało. No tak, chciałbym, żeby to było dobre rozwiązanie dla pracowników, żeby mi się nie blokowali, bo tu jest pies pogrzebany. Ja cały czas muszę jednak reagować na każdy komunikat, że pracownik zakończył pracę. Ja wiem, że byłoby to wręcz niemożliwe, żeby w tak szybkim czasie, tak krótkim czasie zakończył pracę przy, powiedzmy, orce. A już tak było. Także tak to zrobimy. No i co? No i w tym momencie tutaj maszyna kończy pole buraków. Zostało jeszcze tam na wprost jedno duże pole, również z burakami, które trzeba ogarnąć. Tak na dobrą sprawę, ja zacząłem tutaj bawić się i nagrywać ten odcinek o godzinie 4:30 rano, właściwie albo nad ranem, jak kto woli. Natomiast w obecnej chwili jest 11:38 i jeszcze nie skończyłem. Także widzicie, jak to długo trwa, żeby przygotować jeden odcinek farmingu. Natomiast słuchajcie, wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Zachęcam do subowania kanału, tak żebyście nie przegapili żadnego filmu czy też live'a. Zapraszam was na naszego kanałowego Discorda, link z zaproszeniem macie w opisie. No i oczywiście, jak zawsze, sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.